Ostateczna decyzja należała do pana Czesława Langa i tutaj jakby nikt z nas nie podjął takiej decyzji. Myślę, że po dyskusji z kolarzami, po tym co zobaczył też na drodze, podjął taką decyzję i trzeba być mu za to wdzięcznym, bo każdy, kto przejechał tą rundę, widział, że jest ona niebezpieczna. Jechaliśmy i tak bardzo spokojnie, a chyba nawet jedna kraksa się wydarzyła. No jest mi tylko przykro z tego względu, że na pewno kibice chcieli zobaczyć walkę i tak naprawdę my też byliśmy na nią gotowi, ale do końca nie wiedzieliśmy, jakie warunki tam panują i no szkoda, że nie mogliśmy akurat dzisiaj, ta aura nie pozwoliła na wyścig. Faktycznie tam na szczycie zębu była taka mgła, że widoczność była bardzo słaba, a na zjeździe to był praktycznie rwący potok i ciężko pod tą wodą zobaczyć, czy jest tam jakaś dziura, czy nie. Mówię, my jechaliśmy bardzo, bardzo wolno i spokojnie, a i tak były problemy na tym zjeździe, także mówię, trzeba było tą rundę przejechać i no było trudno, były trudne naprawdę warunki. Mieliśmy po prostu przejechać i tą pierwszą rundę i zobaczyć, czy te zjazdy nadają się do ścigania. No i zaraz po pierwszym zjeździe tutaj z Bukowiny natrafiliśmy na ogromną kałużę, praktycznie po same korby. Później wjechaliśmy na ząb. Zjazd zęba po prostu była widoczność zerowa, do tego te wąskie zjazdy z tymi kamyszkami, więc tak się stało. Warunki na trasie były fatalne, były jeszcze gorsze niż na piątym etapie, ten deszcz nie ustawał, padał całą noc, dlatego pozalewało drogi, na drodze było mnóstwo błota, kamieni i jazda była zupełnie ekstremalna, to jedyna dobra decyzja, że etap został anulowany. W takich warunkach mogło dojść tylko do tragedii, a nie było tutaj mowy o żadnej rywalizacji. Wyścig jeszcze się nie skończył, liczymy na Michała Kwiatkowskiego w czasówce, natomiast ja osobiście czuję lekki zawód. Ten piąty etap wypaczył wyniki, wiadomo, ciężko było tam mówić o dobrej jeździe, bo było dużo przypadków w tej jeździe. No, dzisiaj w ogóle nie było etapu, więc też zabrakło, żeby ci nasi polscy dobrzy górale się pokazali. Nie mieli do tego po prostu okazji, dlatego też te miejsca nie imponują.